Dużo siatkówki na najwyższym poziomie, zaciętych akcji i walki do samego końca mogli obserwować w kibice, którzy tłumnie odwiedzili Puchar Polski w siatkówce plażowej mężczyzn Lewiatan Beach Ball Przysucha 2017. Rywalizacja stała na naprawdę wysokim poziomie, a grające pary stworzyły bardzo ciekawe widowiska. Wszystko to toczyło się przy pełnych trybunach, co cieszyło jeszcze bardziej. Super doping i atmosfera to jest to, o co chodziło organizatorom. Szkoda trochę, że wszystkim naszym przysuskim reprezentantom nie udało się awansować, bo grali naprawdę wyśmienicie. Podsumował sobotnie gry Piotr Skiba, organizator turnieju. Wszyscy byli zaskoczeni, jak wielkim powodzeniem cieszyły się imprezy około turnieju. Msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Przysusze i uroczysty apel w komendzie powiatowej policji złożyły się na uroczystości święta policji. W tym roku obchodziliśmy 98-lecie powstania polskiej policji. Wyróżnionych w tym roku zostało 19 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz jeden pracownik cywilny, którzy otrzymali odznaczenia i mianowania na wyższe stopnie. W uroczystym apelu udział brali m.in. przedstawiciele władz samorządowych, miasta i powiatu przysuskiego, sądu, prokuratury, straży pożarnej i nadleśnictwa. W trakcie uroczystości policjantom wręczono odznaczenia oraz mianowania na wyższe stopnie policyjne. Zostały także odczytane specjalne podziękowania i życzenia od ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Błaszczaka. Serdeczne życzenia złożyli przedstawiciele samorządu i zaproszeni goście. W hołdzie dwóm wielkim Polakom, Fryderykowi Chopinowi i Oskarowi Kolbergowi. Pod takim tytułem trwa w Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze wystawa prac profesora Andrzeja Łobodzińskiego. Obrazy Andrzeja Łobodzińskiego powstają w pracowni w naturalnym świetle. Ma to fundamentalne znaczenie dla wydobywania barwy i światła. Tożsame warunki ekspozycji, górne światło naturalne są niezbędne dla ich optymalnego odbioru. Profesor Łobodziński wybiera tylko te miejsca, w których jest należyte oświetlenie i kontekst. Związki Fryderyka Chopina i Oskara Kolberga są dobrze znane. Jest też w Przysusze piękne i ważne muzeum imienia Oskara Kolberga. Cieszę się i jestem zaszczycony, że mogę dwa tak różne zbiory moich obrazów zaprezentować w tym właśnie miejscu, podsumował wystawę profesor Andrzej Łobodziński. 6 sierpnia w Potworowie już po raz 25 świętowano Dzień Papryki. Uroczystości zainaugurowała msza święta. Po wspólnej modlitwie goście imprezy prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dento z Potworowa przemaszerowali na stadion. O godzinie 14 wójt gminy Marek Klimek i starosta Marian Niemirski złożyli życzenia i gratulacje plantatorom papryki. Po wystąpieniach gości sceną zawładnął chór nauczycielski Kantos Przysuchy prowadzony przez Karola Sionka. Po koncercie chóru został zaprezentowany program dla dzieci pod tytułem Mysz i kot w cyrku. Po 16 na scenie pojawiły się lokalne stowarzyszenia. Od 17 występowały gwiazdy imprezy Eleni, kabaret Mysko Pydłowa, zespoły Skaner i Klasik. Po pokazie sztucznych ogni od 22.30 bawił jeszcze przez godzinę zespół Goldmuch. 7 sierpnia o 9 rano rozpoczęła swoją pieszą pielgrzymkę blisko 100-osobowa grupa pątników z sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej. Po godzinnym marszu grupa ze Skrzyńska spotkała się w Przysusze z grupą pielgrzymów rozpoczynających swoją marszrutę w parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze. Po krótkim przystanku na osiedlu pielgrzymi połączeni w jedną ponad 200-osobową grupę wyruszyli na swój trakt pielgrzymi z Przysuchy o godzinie 10.30. W tegorocznej pielgrzymce do Częstochowskiej Pani uczestniczą przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Przeważają jednak zdecydowanie przedstawiciele młodzieży, którzy ze śpiewem i modlitwą na ustach nadają ton i budują wyjątkowy charakter temu niezwykłemu wydarzeniu. Życzymy wszystkim pielgrzymom zdrowia, wytrwałości, osiągnięcia celu i spełnienia wszystkich. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
stoimy tu przy wejściu do nas. Dlaczego? Tak, a co, ale co wziąłeś? Czapkę. Już wziąłem, już to jest ten. Jak idą, już to Sierpnia odbyły się gminno-parafialne dożynki w Rusinowie. Uroczystości Święta Plonów zainaugurowała uroczysta msza święta. O 13.10 wójt gminy Krzysztof Urbańczyk otworzył uroczystości gminnego Święta Plonów. W Rusinowie obchodzimy święto rolników. Dziękujemy za tegoroczne zbiory. Po wystąpieniu wójta życzenia rolnikom złożył starosta Marian Niemirski. Jak każe tradycja, wójt podzielił się chlebem dożynkowym z zebranymi mieszkańcami gminy i zaproszonymi gośćmi. Od tego momentu sceną zawładnęli zaś na 2 godziny ludowi artyści. Po godzinie 16 swoje występy zaczęli zaproszeni na dożynki goście. Make Casino Magda Niewińska i Gwiazda Wieczoru Kordian. Po pokazie sztucznych ogni, koła zabawa pod gwiazdami przy dźwiękach muzyki.